Blanka Lipińska pochwaliła się, jakie alkohole trzyma w domu. Pojawiły się pytania o nałóg. Zbagatelizowała temat. Sarkastycznie za to przyznała: jestem bardzo chorą i uzależnioną osobą. Blanka Lipińska zyskała popularność wydając serię erotyków, które później zostały zekranizowane. Aktualnie celebrytka odcina kupony od popularności i jest niezwykle aktywna na Instagramie. To tam reklamuje kolejne ubrania czy suplementy diety. Na Instagramie relacjonuje też swoje życie. Niedawno z telefonem w dłoni oprowadzała fanów po mieszkaniu, chwaląc się pełną drogich gadżetów kuchnią. Teraz pokazała zawartość domowego, sporych rozmiarów, barku. Szybko pojawiły się pytania o problemy z alkoholem. Blanka Lipińska urządziła na Instagramie serię Q&A, czyli Questions and Answers, pytania i odpowiedzi. Kiedy celebrytka została zapytana o to, za czym tęskni na wakacjach w Egipcie, przyznała, że brakuje jej dobrego wina. Fani szybko podchwycili temat i wprost zapytali o to, czy autorka erotyków ma problemy z alkoholem. Nie uważasz, że masz problem z alkoholem? Z tego, co nam pokazujesz, to odgrywa on dość ważną rolę w twoim życiu, czytamy. Lipińska odpowiedziała na pytanie, ale postanowiła zbagatelizować sprawę. Tym samym zaczęła się dyskusja na temat uzależnień. Jeden z obserwatorów Lipińskiej pokusił się nawet o śmiałą tezę. Śmiejesz się z tego, ale jeśli nie jesteś w stanie wyobrazić sobie życia bez alkoholu, to jesteś prawdopodobnie osobą uzależnioną. Nie ma w tym nic śmiesznego. To choroba, czytamy. To również Lipińska dopaliła, że nie jest w stanie żyć bez wielu rzeczy. Lipińska nie traciła humoru. Zadowolona z siebie postanowiła szerzej opowiedzieć o tym, jakie alkohole trzyma w domu. Okazuje się, że tych jest mnóstwo. I nie chodzi tu tylko o rodzaje trunków, ale też liczbę butelek. Z dumą opisywała, co pije sama i czym raczy gości. Na tym nie koniec. Bo Lipińska opowiedziała, jak do kwestii alkoholu podchodzi się w jej domu rodzinnym. Nie kryła, że już jako dziecko widziała, że rodzice mają dobrze zaopatrzony barek. Uznała, że picie alkoholu to część naszej kultury. Powiedziała też, jak definiuje alkoholizm. U mnie w domu rodzinnym tak było, rodzice pili i piją bardzo mało, ale zawsze było czym gości poczęstować. Wydaje mi się, że to część naszej kultury, czy tego chcemy, czy nie. Uważam, że alkoholizm jako problem jest wtedy, gdy nic innego się dla ciebie nie liczy, tylko picie. Gdy zawalasz obowiązki, zaniedbujesz bliskich i rozczarowujesz innych na rzecz bycia pod wpływem.
kieliszek czy dwa dobrego wina wieczorem traktuje bardziej jako przyjemność niż przymus, czy, jak kto woli, nauk.